Kolejne wyzwanie przed nami i tym razem jego głównym bohaterem jest plexiglas. Materiał niełatwy w obróbce, za to mając go w zasobach, głowa od razu jest pełna pomysłów. Zobaczcie, co z niego zrobię. Zaczynam od wycięcia elementów pudełka. Najlepiej robić to na niskich obrotach. A jeżeli jesteście zainteresowani tym projektem, to szkice macie dostępne pod linkiem w opisie. Brzegi każdego z wyciętych elementów dokładnie szlifuję. Następnie po odtuszeniu fragmenty sklejam ze sobą i zabezpieczam taśmą klejącą. Kiedy klej dobrze zwiążę, całość oczyszczam i pojemnik na wino jest już gotowy. Takie pudełko do chłodzenia wina to idealny pomysł na prezent, jak i ciekawy gadżet do domu, dlatego zachęcam Was do zrobienia jego. Sprawdźcie też pomysły chłopaków, zasubskrybujcie kanał Castorama, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia!